Serdecznie na webinarium zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programów Rozmawiamy o Uchodźcach, Klub Dobrej Rozmowy, który jest zrealizowany dzięki środkom otrzymanym od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach przedsięwzięcia Szkoła Ucząca się. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję właśnie w wspomnianym Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora spotkania. Jak rozmawiać z młodzieżą o trudnych zagadnieniach globalnych na przykładzie tematyki migracyjnej, to temat naszego całego spotkania, którego prowadzącymi będą pani Anna Sosna oraz pani Jadwiga Jarosz, które jeszcze nie widać, ale do nas dołączy. Na początku też połączymy się z Julią Godorowską, koordynatorką programu, która wprowadzi nas w tematykę. Już za chwilę przekazuję paniom dowodzenie, ale zanim to nastąpi, kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że państwo z niego już korzystają. Cieszę się, to znaczy, że nas widać i słychać. Proszę wykorzystywać to okienko do zadawania pytań prowadzącym, do odpowiadania na ich pytania bądź zgłaszania problemów technicznych. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się już gdzieś w tle państwu indywidualnie pomóc. I nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania. Julio, przekazuję ci głos. Dzień dobry państwu. Dzięki Daria za przedstawienie i za otwarcie tego wydarzenia. Bardzo się cieszę, że szczególnie w takim gorącym okresie, właśnie przedświątecznym, przed przerwą świąteczną, noworoczną, znaleźliście państwo chwilę, godzinę, żeby spotkać się z nami. Ja mam na imię Julia Godorowska i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 4 lat i mniej więcej od tego czasu koordynuję, pracuję przy projekcie Rozmawiajmy o Uchodźcach, który jest w ramach którego dzisiaj się spotykamy na tym szkoleniu online. Jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Obywatelskiej, to nie wiem, czy wszyscy z państwa znają naszą organizację, więc tak pokrótce powiem, że CEO, bo tak w skrócie mamy tę organizację, jest właśnie jedną z największych organizacji w Polsce, która zajmuje się edukacją. I prowadzimy różne programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, kursy internetowe dla nauczycieli, nauczycielek, dla dyrektorów i dyrektorek szkół, a także dla dzieci i młodzieży właśnie ze szkół w całej Polsce. Znamy tutaj Joanna Kiraga pisze. To bardzo się cieszę także, że dla części z państwa CEO jest dobrze kojarzone. I tak, no i w naszych programach przede wszystkim jakby staramy się razem z nauczycielami, właśnie dzięki nauczycielom, nauczycielkom tak pośrednio trafiać do dzieci i młodzieży w takich programach, w takich inicjatywach, które właśnie pozwalają zrozumieć świat i otaczającą nas rzeczywistość, które rozwijają krytyczne myślenie i też taką wiarę we własne możliwości, jakiś rozwój takiej samoświadomości i poczucie sprawczości. Uczymy m.in. przedsiębiorczości, odpowiedzialności, zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych lokalnie i globalnie. No i takie cztery wartości, które jakoś nam przyświecają w codziennej pracy, ale też nauczycielom i nauczycielkom współtworzącym naszą organizację, to właśnie uczenie się, szacunek, zaangażowanie i współpracę. No i tak w CEO mamy właśnie kilka takich działów, takich programów edukacyjnych dla szkół, które są pogrupowane na obszary tematyczne. Jest to edukacja taka ekonomiczna, o przedsiębiorczości, edukacja o polityce, edukacja międzykulturowa, edukacja medialna, edukacja ekologiczna. Prowadzimy programy z edukacji globalnej. No i właśnie w ramach
takiego zagadnienia jak edukacja globalna, prowadzimy od 4 lat program Rozmawiajmy o uchodźcach, który koordynuję. Jest to taki program, który został zainicjowany przez współpracujących blisko z CEO nauczycielami, nauczycielkami i wśród właśnie takich ekspertów i ekspertek, nauczycieli, nauczycielek, które pomogły nam stworzyć ten program, były prelegentki, które zaraz po mnie zabiorą głos, i to Ania Sosna i Jadzia Jarosz. I projekt został stworzony pod koniec 2015 roku, kiedy w Polsce i w Europie rozpoczęła się taka duża dyskusja, debata publiczna właśnie o sytuacji uchodźców i o kryzysie polityk migracyjnych. Też właśnie do CEO dzwoniły i kontaktowały się z nami nauczycielki, nauczyciele, którzy właśnie opowiadali, że potrzebują informacji takich metodycznych o tym, jak prowadzić takie zajęcia z młodzieżą, że młodzież pyta o sytuację migrantów właśnie przybywających do Europy. Ten koniec 2015 roku był też takim jakby znaczącym czasem ze względu właśnie na kryzys polityk migracyjnych, więc ten temat migrantów i sytuacji uchodźców nie ominął szkoły, dlatego zdecydowaliśmy się jakby podjąć tą inicjatywę i przygotować taki projekt, który w naszej ocenie ma stanowić taką odpowiedź na ogólny, taką ogólnopolski kryzys postaw obywatelskich właśnie wobec przyjmowania bądź nieprzyjmowania uchodźców do Polski i do Europy. No i też właśnie ma rozwijać takie umiejętności rozmawiania w atmosferze wzajemnego szacunku, takiej bezpiecznej atmosferze z osobami o różnych poglądach, z osobami o różnych zdaniach na ten temat. No i też właśnie staramy się razem z nauczycielami wprowadzać do szkół, do klas takie zajęcia właśnie o migracjach, o sytuacji uchodźców, które polegają na rozmowie, na jakiś taki właśnie aktualny i kontrowersyjny temat, jak tematyka migracyjna. No i te 4 pytania, które tutaj Państwo pewnie już zdążyli przeczytać, czyli jak poruszać w szkole bardzo aktualny, kontrowersyjny temat, jak prowadzić w szkole zajęcia, w trakcie której dzieci i młodzież nawzajem się słucha, poznaje swoje wartości, lęki, nadzieje, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię migracji i uzyskuje rzetelne informacje. Informacje rzetelne to takie w oparciu o rzetelne, dobrze przygotowane źródła, na których możemy polegać. Kolejne pytanie to właśnie, w jaki sposób taki nauczyciel może poruszać te wątki migracyjne, uchodźcze, realizując jednocześnie podstawę programową, więc też jak to robić właśnie na polskim, na angielskim, na geografii, na zajęciach artystycznych. No i taki czwarty pytanie, taki temat, który nam przyświeca podczas realizacji tego projektu, to jest właśnie jak rozmawiać o wielokulturowości, o migrantach w szkole, w tak zwanym pokoju nauczycielskim my to nazywamy, czyli właśnie w jaki sposób inicjować w szkole już taką współpracę między nauczycielami, przedmiotowcami, między dyrekcją, bibliotekarką, a pedagogiem szkolnym, i w jaki sposób właśnie budować te sieci powiązań między kadrą szkolną po to, żeby właśnie wspierać te dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole i też właśnie budować taką integrację całej klasy, całej społeczności szkolnej wokół wielokulturowości. Tak, i przechodząc do kolejnego slajdu. Tak, takie kilka takich cech, o których chciałabym wspomnieć, bo to są takie cechy, elementy, które charakteryzują ten projekt i stanowią jakąś w ogóle bazę takiej koncepcji, takiego podejścia do tej tematyki w szkole. Więc przede wszystkim staramy się we wszystkich materiałach, w publikacjach, w kursie internetowym, który jest dla naszych nauczycieli, nie stosować przekazu perswazyjnego. No i też do tego zachęcamy nauczycielki, żeby nie narzucać swojego zdania, żeby właśnie otwierali tą przestrzeń do rozmowy na ten trudny temat
w klasie, więc staram się być nieperswazyjni, chociaż to jest trudne, jak ktoś tutaj na czacie zaznacza. No to, co charakteryzuje właśnie to podejście, to chcemy zapewniać w klasie, w szkole szacunek wobec rozmówców, którzy podejmują ten temat, ale też do osób, o których mówimy tutaj, o migrantach i uchodźcach. Staramy się właśnie, żeby ta forma zajęć, ta rozmowa stanowiła takie bezpieczne środowisko właśnie do podzielenia się przez młodzież obawami, argumentami, ale też nie ma takiej konieczności, żeby młodzież zabierała stanowisko i też właśnie w tej naszym podejściu, w naszej takiej koncepcji nie chcemy, aby tak postrzegać ten temat migracji, uchodźstwa jako taki czarno-biały, bo taki nie jest. Koncentrujemy się na wartościach, na właśnie na takim budowaniu konsensusu i identyfikowaniu podobieństw między rozmówcami, rozmówczyniami. No i kładziemy też taki nacisk na wzajemne zrozumienie różnych punktów widzenia, różnych perspektyw właśnie na tą kwestię migracyjną osób, które ze sobą rozmawiamy. Więc tak, myślę, że tak. Bardzo pokrótce opowiedziałam o takim ogólnym podejściu w tym projekcie i jeszcze przed przekazaniem głosu naszej prelegentce chciałabym poprosić Darię, która tutaj obsługuje to wydarzenie, o włączeniu ankiety z takim pytaniem właśnie, czy Państwo brali udział w projekcie Rozmawiajmy o uchodźcach na przestrzeni tych 4 lat. Było aż 6 edycji tego programu. I już dzisiaj z tego miejsca serdecznie zapraszam do kolejnej, już 7. edycji, która ruszy na początku 2019 roku. Więc jeżeli ktoś z Państwa nie wziął udziału do tej pory, to serdecznie zapraszam, jest jeszcze taka okazja. Zaraz Daria nam tutaj zaprezentuje wyniki tej ankiety. I będziemy mogły też tutaj z prelegentkami się zorientować, kto jest po drugiej stronie ekranu. Osoby właśnie, które już mają jakieś doświadczenie w rozmawianiu na ten temat, czy osoby, które jeszcze jakoś poszukują jakichś inspiracji i jakichś materiałów. Jeszcze wyników nie widzę. O, już widzę. Tak, to powiem, że prawie 60% osób, które wzięła udział w ankiecie. A nie, 60 osób wzięło udział. 60% osób uczestniczących w webinarium wzięło udział w ankiecie i 27% brało udział w naszym projekcie i 27% nie brało udziału i 9% zamierza wziąć udział w naszym w projekcie. Być może ta kolejna, 7. edycja może Państwa zainteresować, więc gorąco zapraszam. Wracając do prezentacji, to tylko tutaj jeszcze przywitam nasze prelegentki. Jest dzisiaj z nami Ania Sosna, już widzimy Anię w okienku. I zaraz Ani głos zabierze Jadwiga Jarosz, nauczycielka języka polskiego, a ze mną jeszcze się spotkamy na zakończenie tego webinarium. To dziękuję bardzo. Widzimy się już za chwilkę, a teraz Ania przekazuje Ci głos. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Prosiłabym o taki pierwszy oddźwięk, czy mnie dobrze słychać. Nie widzę Państwa i... Super, bardzo się cieszę. Pierwsze głosy są, że słychać. W takim razie możemy zacząć. Zaproszenie, które Państwo otrzymali, które widać na stronie projektu, dowiedzieli się Państwo, czego można oczekiwać po naszym dzisiejszym spotkaniu. Czyli mam nadzieję, że otrzymają Państwo 10 wskazówek na to, jak rozmawiać o sytuacji uchodźców i migrantów, jak wzajemnie się słuchać. 4 porady, jak stworzyć w klasie otwartą przestrzeń.
dla każdego ucznia, na to, żeby każdy uczeń mógł bezpiecznie dla siebie wyrazić swoje poglądy. 7 kroków na to, jak zrealizować spotkanie Młodzieżowego Klubu Dobrej Rozmowy i 8 propozycji wątków okołomigracyjnych, które mogą Państwa zainspirować do ciekawej rozmowy w klubie. Mam nadzieję, że mimo tych konkretnych wskazań to znajdą Państwo nawet więcej niż te 10, 4, 7 i 8. Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od takiego pytania, czy w szkole w ogóle jest przestrzeń na trudne tematy. Bardzo często jak rozmawiam, czy to z nauczycielami, czy to z dziennikarzami, którzy bardzo często mnie o to pytają, poddają wątpliwość, że szkoła to chyba nie jest przestrzeń na to. A więc no, w takim razie pytanie drugie się nasuwa. No to skoro nie ma przestrzeni na te trudne tematy, to dlaczego? I faktycznie bardzo często słyszę, że po prostu brakuje czasu, że nauczyciele są zajęci realizacją podstawy programowej. Nie zawsze jest to też mile widziane no, ze strony naszych przełożonych albo tych bezpośrednich w postaci dyrektora szkoły, czasami ze strony organów prowadzących miasta. Z naszej strony, dlaczego ta rozmowa na trudne tematy może być dla nas też trudnym doświadczeniem? No na pewno możemy się obawiać ryzyka polaryzacji klasy, tego, że uczestnicy tych naszych rozmów i spotkań no nagle znajdą się w opozycji do siebie, że pojawią się takie komentarze i sytuacje, z którymi my sami nie będziemy sobie umieli poradzić. No na przykład wtedy, kiedy ktoś zostanie zaatakowany za poglądy. Na pewno bardzo silnym, bardzo ładny komentarz. U nas w szkole jest ok, dyrektor i wójt wspiera nauczycieli. No ja powiem szczerze, że mówię też ze swojego doświadczenia. U mnie jeszcze w poprzedniej szkole, gdzie pracowałam, po prostu nieoficjalnie nam zakazano takich rozmów. Oczywiście my podejmujemy decyzje też w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naszym zakresem obowiązków, więc dla mnie to nie była kwestia dyskutowalna i zrobiłam to, co uważam za słuszne, ale no, wiele jest takich sygnałów, że nie zawsze jest to dozwolone. Co jeszcze z tymi, co się jeszcze może pojawić takiego, co będzie dla nas trudne, z czym możemy sobie nie dać rady? Może się wydarzyć, że te stereotypy, które są dosyć powszechne, mogą zostać wzmocnione. Więc na to musimy uważać. Ale czy to na pewno są powody do tego, żeby nie rozmawiać? Ja myślę, że zdecydowanie więcej powodów jest do rozmowy, do tego, żeby jak najwięcej takich trudnych tematów poruszać, bo w końcu taka jest rola szkoły. Co możemy zdziałać, poruszając takie trudne tematy? Ja myślę, że przede wszystkim to najważniejsze, po co jesteśmy w szkole. Młodzi ludzie po prostu chcą być wysłuchani. I to jest pierwszy i najważniejszy argument, który moim zdaniem zbija wszystkie poprzednie na nie. No ale też tak z pozycji szkoły, tego, że kształtujemy kompetencje, rozwijamy jakieś umiejętności, to takie, myślę, bardzo konkretne argumenty, którymi możecie się Państwo wesprzeć, argumentując potrzebę prowadzenia takich zajęć u siebie. No to, że przede wszystkim takie zajęcia zawsze rozwijają krytyczne myślenie, czy kształtują. Pomagamy uczniom analizować różne punkty widzenia, formułować własne opinie na różne tematy. I to właśnie takie tematy trudne, które wymagają odrobinę więcej umiejętności niż tylko wyrażenie własnego zdania. Doprowadzenie do tej konfrontacji poglądów, czy nauczenie wysłuchiwania odmiennych poglądów, no to przede wszystkim otwarcie na świat, na inność, na inne poglądy. Przede wszystkim jest to, stwarza taką przestrzeń na szacunek, na tolerancję wśród naszych uczniów. Te trudne tematy też uczą debatować, dyskutować. Ja myślę, że widzimy problem z tym w ogóle w Polsce, w sferze publicznej, że
Nie potrafią rozmawiać ze sobą i nasi politycy, i ludzie, kiedy czytamy komentarze w internecie. No więc może to jest właśnie wyzwanie dla nas, żeby tego nauczyć, żeby jak najmniej takich żenujących rozmów w przestrzeni publicznej się pojawiało. Co oznacza, że oczywiście dajemy przestrzeń na inne poglądy, ale uczymy słuchać się wzajemnie i te inne poglądy szanować. Myślę, że te rozmowy na trudne tematy pozwolą nam też zainteresować uczniów czymś więcej, otworzyć im jakieś nowe horyzonty, nowe światy. I może też troszkę zaktywizować tych uczniów, którzy nie zawsze są bardzo aktywni, nie zawsze znajdują jakieś pole dla siebie w szkole. Taki aktywizm faktycznie otwiera to, tu już mówię ze swojego doświadczenia. Nie zawsze w takie działania angażują się ci prymusi, ale to jest właśnie cenne, że te różne perspektywy uczniowskie się też w takich projektach pojawiają. Co jest cenne z perspektywy ucznia? Że uczeń przede wszystkim ma szansę na poznanie własnych wartości, szczególnie jeśli to jest młodszy uczeń. Ja wcześniej pracowałam z młodzieżą starszą w gimnazjum. W tej chwili pracuję w szkole podstawowej. I to jest jeszcze taki czas, kiedy uczniowie nie do końca sami są świadomi tego, jakie oni własne mają wartości. Oczywiście poglądy domowników, tak jak napisała pani Jolanta na czacie, to ma bardzo duży wpływ, szczególnie na młodsze dzieci. Te młodsze dzieci przychodzą prezentując tak naprawdę poglądy swoich rodziców. No, ale kiedy rozmawiają w klasie, mają właśnie czas i przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się sobie, żeby zapytać się samego siebie, w co ja wierzę, co ja sądzę na ten temat, jak uważam, jaką mam opinię. No i po drugie to też pole do poznania innych, bo kiedy słuchają się nawzajem, kiedy wymieniają się swoimi opiniami, no to właśnie się poznają, integrują w jakiś sposób, ale uczą się też debatować ze sobą, uczą się szacunku dla tych wzajemnych poglądów, uczą się tego, co jest dla nich samych ważne. A w ten sposób następuje coś, na czym najbardziej nam zależy, bo ta wymiana poglądów oparta na szacunku, na słuchaniu, to jest już platforma do porozumienia i do dostrzegania tego, co nas łączy, nie tylko co nas dzieli, ale właśnie tego, co nas łączy, jest jakąś platformą porozumienia i wspólnotą pewnych wartości. No więc zatem kluczowe pytanie. Jak? Jak rozmawiać o uchodźcach? Razem z Jadzią, która pojawi się po mnie, chciałbyśmy pokazać Państwu, że to niekoniecznie musi być lekcja temat uchodźcy, że działania można podejmować w bardzo różnorodny sposób. I również chciałabym Państwu pokazać, że są takie sposoby, żebyśmy my jako prowadzący czuli się bezpieczni, żeby uniknąć trochę tych raf, o których mówiłam na początku, czyli takich sytuacji, że boimy się polaryzacji w klasie, boimy się silnych poglądów, manifestacji szczególnie tych poglądów. Kiedy boimy się, obawiamy się jakichś oskarżeń ze strony czy to rodziców, czy to jakichś innych czynników zewnętrznych poza szkołą. Tym, co dla mnie jest najważniejsze, to sam człowiek. Zawsze wyznaję taką zasadę, że żeby poznać ludzi, to tak naprawdę trzeba zacząć od poznania konkretnego człowieka. Więc takim moim sposobem na lekcję o uchodźcach jest zapoznanie z unikalną historią. I propozycje, które mam tutaj dla Państwa, to na przykład projekt internetowy Opowiedz się. Można ten projekt znaleźć w internecie. Myślę, że może Julia za chwilkę wrzuci link, a jeśli nie, to znajdą go Państwo w materiałach na stronie projektu. Znajdą tam Państwo, o właśnie już jest, znajdą tam Państwo historię poszczególnych osób, które przyjechały do Polski
i opowiadają o tym, co sprawiło, że przyjechali, jak są odbierani w Polsce, jak żyje im się na co dzień. I to są konkretne postaci, to nie są postaci fikcyjne, tylko to są ludzie, którzy żyją wśród nas. Akurat bohaterowie Opowiedz się to są osoby, które przede wszystkim mieszkają w Łodzi, bo stamtąd wywodzi się projekt, ale nie tylko. Inny sposób to obejrzenie wraz z uczniami konferencji TEDu. One są dosyć popularne w tej chwili i można znaleźć bardzo dużo nagrań. Niektóre w języku angielskim niestety tylko, tak jak ta, którą tutaj prezentuję, ale bardzo dużo historii jest też z polskim tłumaczeniem, więc warto szukać i oglądać. I tam są znakomite historie. Prezentacja, którą tutaj widać na slajdzie, to prezentacja o dziewczynie, która od dziecka uchodźcy stała się międzynarodową modelką. To też trochę zmienia perspektywę myślenia o uchodźcach, jako o osobach, które gdzieś tam biedne, brudne, obdarte w obozach. No właśnie, tu osoba, która gdzieś tam w społeczeństwie zaczęła karierę i jest osobą sukcesu. I propozycja CEO, świetna propozycja, to propozycja związana ze scenariuszem i filmem, który jest dołączony. To wywiad z Elsie Madajewem. Kto z Państwa już prowadził zajęcia w ramach projektu CEO, myślę, że zna ten scenariusz. Pozostałych Państwa zachęcam do wykorzystania, bo materiał jest bardzo wartościowy i też uczniowie dosyć emocjonalnie reagują w taki pozytywny sposób. Inny mój sposób na zapoznanie uczniów z historią uchodźcy to korzystanie z zasobów lokalnych. My nie zawsze mamy możliwość znalezienia w swoim najbliższym otoczeniu osoby, którą chcielibyśmy przedstawić naszym uczniom, ale mamy taką organizację, której jestem też przedstawicielem, Żywa Biblioteka Polska. Te żywe biblioteki w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z krajów, który ma najwięcej filii w różnych miastach. Mają Państwo teraz na czacie link do strony organizacji, gdzie można na bieżąco sprawdzać nadchodzące wydarzenia, ale można tam też sprawdzić, czy w Państwa mieście jest taka żywa biblioteka, albo gdzie najbliżej. I na przykład można zabrać uczniów na żywą bibliotekę, albo poprosić żywą bibliotekę o pomoc. Żywe biblioteki również organizowane są w szkołach. Na czym polega żywa biblioteka? Tak krótko, bo być może nie wszyscy Państwo znają metodę. Żywa biblioteka to spotkanie na żywo z osobami, które wywodzą się ze środowisk marginalizowanych, stereotypizowanych, osób, które w jakiś sposób doświadczały przykrości z powodu odbieranej społecznie inności tej osoby. To zawsze musi być wachlarz różnych osób i różnych grup społecznych. Nie może to być na przykład tylko spotkanie z uchodźcami, które byłoby pod hasłem Żywa Biblioteka, bo to już nie zgadza się z metodologią Żywej Biblioteki. Bardzo gorąco zachęcam. Tutaj widzicie Państwo na slajdzie, jak taka Żywa Biblioteka wygląda. To nasze żywe książki, czyli nasi wolontariusze, którzy rozmawiają właśnie o sobie i muszę powiedzieć, że młodzież bardzo chętnie rozmawia i mają bardzo dużo pytań. Chociaż dla niektórych żywych książek to są trudne rozmowy, bo szczególnie muzułmanie zazwyczaj zostają skonfrontowani z różnymi stereotypami, takimi przekazami medialnymi, no ale żywe książki też potrafią się obronić i są na tyle silne, że oczywiście przeżywają to i nie jest to dla nich trauma. Spotkanie jest zdecydowanie wartościowe, zachęca. Inny sposób na rozmawianie o uchodźcach, to rozejrzenie się wokół siebie, przyjrzenie się swojemu otoczeniu. Żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej uczniów się pojawia cudzoziemskich w naszych szkołach. Można wykorzystać ich doświadczenie. Chciałabym tutaj pokazać Państwu projekt pierwszego akademickiego liceum w Gdyni. Ten projekt się nazywa Obywatele Świata. Tam w szkole faktycznie jest bardzo wielu uczniów cudzoziemskich i spotykali się, żeby
ustalić, czym mogliby się podzielić ze swoją społecznością szkolną i to zaproszenie wystosowano, z tego co wiem, to też do lokalnych mediów, dzięki nim właśnie oglądamy te zdjęcia. I cała społeczność szkolna przybyła ostatnio na takie spotkanie, proszę zobaczyć, opowiadają te osoby o początku swojej podróży, o tym, jaką drogę przebyli, opowiadają o swojej kulturze, to są ich opowiadania z ich perspektywy, mówią o tym, czym chcą się podzielić. I myślę, że to też takie właśnie poznanie z konkretnym, żywym, prawdziwym człowiekiem, nie jakimś uchodźcą, którego nikt nie widział, którego utożsamia jakaś grupa, a nie konkretna historia. Następny pomysł. No właśnie, nie zawsze jest tak, że mamy możliwość zaprosić kogoś do siebie. Czasami mieszkamy w miejscu odległym, trudno skomunikowanym, małym. Chciałam Państwu przypomnieć, że na naszą korzyść w tej chwili działa wszelka technologia. To jest spotkanie, które przeprowadziłam ja ze swoimi dziewczynami, które no właśnie interesowały się islamem. Zaprosiłam do rozmowy przez Skype panią Lubnę Rad Al-Hamdani. To jest lekarka, która ma korzenie polskie i irackie. Już jako dorosła osoba studiująca przyjechała do Polski, bo stąd się wywodzi jej mama. Tata jest Irakijczykiem. Lubna musiała uciec z Iraku ze względu na toczącą się tam wojnę. Jej rodzina jeszcze przez jakiś czas, kiedy wojna trwała, żyła w Iraku, ale to doświadczenie było bardzo trudne i Lubna właśnie opowiadała i mnie, i uczestniczkom spotkania o tym, jak wychodząc na zajęcia do szkoły, o których nie zawsze wiedziała, czy się odbędą i czy z nich wróci żywa, czy na przykład budynek nie zostanie zbombardowany, jak mijała no po prostu trupy. Stąd ta ucieczka, decyzja o ucieczce do Polski, czyli tam, gdzie część rodziny mieszkała. Dla dziewczyn moich, które w tym spotkaniu uczestniczyły, to było bardzo cenne doświadczenie, bo mogły bezpośrednio rozmawiać, zadać wszystkie te trudne pytania, które miały. Było dużo pytań takich, no, które pojawiają się też w przestrzeni. Pytanie o hidżab, bo Lubna przykrywa głowę. Pytanie o różnego rodzaju zwyczaje. Bywa tak w takich rozmowach, że rozmówcy zadają te pytania w taki niedelikatny sposób. I jeżeli Państwo będą takie spotkanie organizować, to należałoby gościa uprzedzić, aczkolwiek muzułmanie niestety mają takie doświadczenie, że oni wiedzą i czują, co się będzie działo, bo często na ulicach niestety doświadczają przykrości. Ale mimo wszystko zawsze warto zapewnić, że jesteśmy, czuwamy. Nawet na żywej bibliotece mamy taki system takich znaków tajnych. Jak żywa książka nie może sobie poradzić z jakimś rozmówcą, to daje nam znak wolontariuszom, którzy się zajmują wydarzeniem i wtedy pomagamy. I tak samo można ustalić z takim gościem w szkole, żeby czuł się też bezpiecznie, pewnie. Następny sposób, taki, który bardzo dobrze działa u mnie w szkole podstawowej, to literatura. Z młodszymi dziećmi pracuje się troszkę inaczej. Kiedy prosi się ich o wymianę poglądu, bardzo często te poglądy są wymieniane właśnie w taki niedelikatny, ostry sposób. Często w oparciu o to, co się słyszy w domu. Domownicy też wywodzą się z różnych środowisk. Mój ulubiony sposób na pracę z dziećmi w mojej szkole podstawowej to właśnie literatura, która, jak napisałam, łagodzi obyczaje. Pokazałam tutaj na slajdzie kilka niemieckich propozycji, bo tam naprawdę bardzo ciekawie te tematy zostały przedstawione. Ja korzystam z książki Akim Rent. Jest to książka obrazkowa. Zazwyczaj pracujemy w ten sposób, że wykładam zdjęcia, ilustracje z książki i daje takie zadanie, żeby ułożyli uczniowie z nich historię. I to wystarcza. I w trakcie tego układania pojawiają się rozmowy, analiza, co się stało, dlaczego tak się wydarzyło, jak powinien postąpić bohater. I to właściwie zupełnie wyczerpuje wszelkie wątki. Mamy tutaj też polską propozycję Wędrówka Nabu,
A ta książka, która pojawia się tutaj, The Arrival, ma też swoją polską wersję o nazwie Przybysz i to jest zupełnie historia obrazkowa. W jakimkolwiek kraju Państwo kupicie, a tam są tylko obrazki. I w szkole podstawowej, ale również w szkole średniej doskonale się sprawdzi. Ta ilustracja tutaj to właśnie z tej książki. To jest opowieść o emigrancie, ale emigrancie do takiego troszkę innego świata, więc ten element taki troszkę powiedziałabym baśniowy trochę też łagodzi perspektywę. Następne propozycje to poznawanie przez działanie. Nie wiem, czy Państwo są zaznajomieni z maratonem pisania listów z Amnesty International. Jeśli Państwo piszą, to bardzo proszę jakiś sygnał, chętnie zobaczę, ile osób zna tę akcję. Wiecie Państwo, że albo nie wiecie, że co roku Amnesty wybiera kilka osób, obrońców praw człowieka lub organizacji, takich, którzy doznają szczególnych represji ze względu na swoją działalność. I na całym świecie pisze się listy w ich obronie. W tej edycji tegorocznej były trzy takie przypadki, które zdecydowanie pasują nam do tematyki migracji, bo to są społeczności, które są wyganiane z ich ziem. No i to, jak wiemy, jest jedną z przyczyn migracji, prawda, ludzkich. Bieda i utrata godnych warunków życia. Więc jest to jeden z takich sposobów, kiedy troszkę od innej strony, ale właśnie do tego tematu migracji można dojść. Bardzo ciekawy sposób pracy z uczniem to wykonanie labbooków. Taka metoda, która ja ją wynalazłam na stronach amerykańskich nauczycieli, to przygotowanie w takich teczkierowych, różnego rodzaju kieszonek, schowków, na myśli, na informacje. Jest to metoda, która pozwala na uporządkowanie wiadomości i w taki twórczy sposób zaprezentowanie ich. Tutaj mamy źródło, skąd te zdjęcia pochodzą i jest też na blogu, myślę, że też za chwilkę Państwo dostaną link, taki bardziej szczegółowy opis, jak to wygląda i jak to można przeprowadzić. I już będę zmierzała do końca. Jeszcze z takich propozycji, które mam dla Państwa, to udział w wirtualnym festiwalu. Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje takie festiwale co roku. Jest to świetny pomysł na działanie z uczniami. Ten festiwal to szereg zadań, które wykonuje się w ciągu dnia. Zadania te są nagradzane. Uczniowie mogą ze sobą współpracować, korzystać z różnych źródeł. Te zadania są bardzo twórcze, wykorzystują różne technologie, tak zwane TIC-owe, które uczniowie bardzo lubią. Zachęcam Państwa do udziału. To już w tym tygodniu, 20 grudnia. I wreszcie również działania artystyczne. Nie musimy prowadzić lekcji. Możemy wyrazić to, co chcemy uczniom przekazać, na przykład w formie happeningu, flashmoba, innych działań artystycznych. Tutaj widać zdjęcia z takiego happeningu, który odbył się w mojej szkole. Na jednej z przerw były wywieszone plakaty z sylwetkami ludzi. Prosiliśmy, żeby po tych sylwetkach wykryć Żydówkę, bezdomnego, muzułmankę i geja. I były też wywieszone kartki z takimi zapytaniami. Arabowie to terroryści? Na przykład. Wywołało to faktycznie bardzo duże zamieszanie, bardzo dużo osób podchodziło, komentowało, część głośno wyrażała swoją niezgodę. O to właśnie chodziło. O skłonienie do pewnych przemyśleń. Po lekcji, czyli na następnej przerwie, pojawiły się informacje prostujące, że te stereotypy, informacje, że wszyscy jesteśmy tacy sami. I oczywiście zostało to wzmocnione przekazem o tym, czym są stereotypy, czym jest dyskryminacja. I wreszcie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a niektóre tematy mogą prowadzić do migracji. Wcale nie musimy zaczynać od migracji, żeby do tych tematów dojść, na przykład mówiąc o klimacie albo zaczynając rozmowę świeżo. I to tyle ode mnie. Bardzo Państwu dziękuję.
Teraz ja przyjmuję pałeczkę, tak? Dzień dobry Państwu. Proszę o informację, czy mnie słychać. Słychać mnie? Świetnie, słychać. Dobrze. Dziękuję bardzo, Aniu. Świetnie wprowadziłaś temat, więc teraz ja już powoli będę się rozkręcać. Nie mam za dużo czasu, ale zdążę, spokojnie. Będę bardziej skupiała się na temacie realizacji spotkań Klubu Dobrej Rozmowy. W ramach projektu Rozmawiajmy o Uchodźcach promowany jest taki pomysł, aby w szkołach funkcjonowały Kluby Dobrej Rozmowy. Towarzyszy temu projektowi taki przewodnik dla młodzieży i z tego przewodnika właśnie wypisałam 10 rad, które pomagają rozmawiać o tym trudnym, złożonym dla niektórych tematów, temacie o uchodźcach i uchodźczyniach. To są rady, które proponowałabym omówić razem z młodzieżą, a być może wyjść od tego, że młodzież zaproponuje sposoby na to, jak rozmawiać na temat uchodźców, tak żeby dobrze się czuli w swoim towarzystwie i szanowali nawzajem swoje zdanie. Ja nie będę może rozwijała tych rad, bo chciałabym przejść już do kolejnych slajdów, do kolejnych wątków, które myślę, że będą bardziej konkretne, natomiast te rady są do odnalezienia na stronie internetowej projektu Rozmawiajmy o Uchodźcach. A też widząc, że część osób już uczestniczyła w tym projekcie, to też myślę, że już te osoby znają ten przewodnik. To, co proponuję na tym slajdzie, to są takie moje przemyślenia wynikające z prośby Julii dotyczącej tego, aby opowiedzieć coś więcej na temat tego, jak zrealizować spotkanie młodzieżowego Klubu Dobrej Rozmowy. Siadłam i zaczęłam się zastanawiać. To nie jest tak, że ja współtworzę klub młodzieżowy, który działa już od lat, ma dobrą tradycję i właściwie nic mnie nie zaskoczy. Nie, absolutnie nie. Tak naprawdę mogę powiedzieć w tym roku, że zebrała się dobra, mocna grupa, która chce się spotykać i podejmować trudne tematy. Ale teraz przejdźmy do tego, jakie są moje spostrzeżenia. Aby zrealizować spotkania Młodzieżowego Klubu Dobrej Rozmowy, skorzystaj z dotychczasowego doświadczenia, własnego. Ja będę rozwijała na kolejnych slajdach te myśli. Zachęć na lekcji, zachęć poprzez szkolne wydarzenie, zachęć poprzez spotkanie z ekspertem, z ekspertką. Wybierz miejsce i termin dogodny dla młodzieży. Nie dla ciebie, ale dla młodzieży. Taka jest moja rada. Dbaj o grupę. Pozwól biernie uczestniczyć. Powiem więcej o tym. Wplataj wątki uchodźcze w inne tematy. Wychodź od ważnych dla młodzieży tematów. O części już Ania też wspomniała wcześniej. Pierwsza rada, korzystaj z dotychczasowego doświadczenia. Moim doświadczeniem jest prowadzenie klubu filmowego Obiekt. Kilka lat temu zebrała się bardzo mocna grupa, która co tydzień spotykała się, aby w swoim gronie i też ze mną i z moją koleżanką z pracy Katarzyną Patykiewicz spotykać się, oglądać filmy i rozmawiać. Bywało nieraz tak, że umawialiśmy się na jakiś film, spotykaliśmy się w ten czwartek o 16, siadaliśmy i ktoś mówił, a może dzisiaj nie będziemy oglądać filmu, może sobie pogadajmy. Więc to był taki sygnał dla mnie, że młodzież naprawdę ma bardzo dużą potrzebę rozmawiania, słuchania siebie. To było dla mnie dobre doświadczenie. Przekonałam się też wtedy, że są tematy, które bardzo angażują młodzież. Takim nowym dla młodzieży wtedy, teraz też myślę, tematem były wątki globalne. Kiedy zaczęliśmy mówić o sprawiedliwym handlu, o ekologii, to było coś naprawdę nowego dla tych uczniów i uczennic. I tak, i korzystam z tego doświadczenia. Zachęć na lekcji przedmiotowej, bibliotecznej, na lekcji wychowawczej. Centrum Edukacji Obywatelskiej proponuje w różnych projektach publikacje, materiały dydaktyczne, w tym scenariusze, które można wykorzystać na lekcjach przedmiotowych, ale ja też z niektórych materiałów korzystam pracując w bibliotece albo na lekcji wychowawczej, na zastępstwach i również na spotkaniach Klubu Dobrej Rozmowy. Wypisałam tutaj publikacje Rozmawiamy o uchodźcach lokalnie, globalnie, tu mam literówkę, o uchodźcach.
albo inna publikacja, Edukacja globalna na zajęciach, to są publikacje, które można odnaleźć na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Julia tam, o właśnie, tak, linki będą się pojawiały. Są też scenariusze, które można wykorzystać na spotkaniach klubów dobrej rozmowy. Na przykład rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej albo wizerunek uchodźców i uchodźczyń w memach. Ten temat memów naprawdę bardzo dobrze jest odbierany przez młodzież. Ja kiedyś zrobiłam tak, że poprosiłam ich na zadanie domowe, aby każdy przygotował jakiś jeden mem. Mało pojawił się uśmiech na twarzy, ale tak, każdy zaproponował jakiś mem i to w większości były memy śmieszne. Jakieś kotki się pojawiły, jakieś żarty uczniowskie. A ja później zaproponowałam cięższy kaliber, zaproponowałam memy uchodźcze. No i analizowaliśmy, definiowaliśmy mem. Co to jest mem? Definiowaliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób mem wpływa na opinię publiczną, w szczególności na opinię młodzieży. W scenariuszu lekcji, który jest do odnalezienia na stronie projektu Rozmawiajmy o Uchodźcach, tak, tam jest ten scenariusz, jest przykład analizy konkretnego memu i wychodzi wtedy, chodzi o to, że mem tak naprawdę nie ma autora, że mem jest tak naprawdę półprawdą, znaczy wynika z jakiejś informacji, natomiast kontekst jest zmieniony i z tego płyną różne konsekwencje. Jest też na stronie projektu Edukacja Globalna, ten projekt się nazywa W świat z klasą, jest też nowy scenariusz do religii, czy Jezus był uchodźcą. Myślę, że to tak na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia jest temat niezwykle aktualny. Tak więc pojawiły się też propozycje dla katechetów i katechetek. Książki, po które sięgam pracując w liceum, to są opowiadania z tomu Nieobcy, 21 opowieści, żeby się nie bać, polscy pisarze dla uchodźców. Sięgam czasami po fragmenty książki Wojciecha Jagielskiego, Wszystkie wojny Lary. W książce Świat równoległy Tomka Michniewicza jest reportaż Strach i na tym reportażu jest oparty scenariusz, ten wyżej wymieniony, rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej. Polecam też reportaż Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego. To można wpleść w lekcje przedmiotowe, ale równie dobrze inne. Filmy, wymieniam tutaj Zozo, 300 mil do nieba, stary polski film, po który można sięgnąć i nabiera nagle aktualności. Można zachęcić udziałem w szkolnym wydarzeniu. Mieliśmy w tym roku spektakl teatralny przygotowany przez Fundację Banina. W tym spektaklu wystąpili Radwan Syryjczyk i Solomija Ukrainka. Oboje, jest zakłócenie, tak? A teraz już jest dobrze? Już, tak, ja mówię dalej, bo mnie tu nic nie wyskakuje. Proszę mi dać znać, czy jest dobrze. Słychać, dobrze. Ten spektakl, ten spektakl, w tym spektaklu występuje dwoje aktorów, którzy mają doświadczenie uchodźcze i spektakl jest dwugodzinny. Pierwsza lekcja to jest spektakl właśnie. Druga to jest omówienie tego spektaklu i dla mnie to wydarzenie było wydarzeniem przełomowym, bo wtedy dotarłam do klas, w których nie uczyłam, tym samym zachęcając młodzież do zostania po lekcjach na spotkaniach klubu dobrej rozmowy, ale też co istotne, w szkole pojawił się Syryjczyk i on, Radwan, zwraca uwagę swoim wyglądem, językiem. Radwan posługuje się polszczyzną, ale w bardzo małym stopniu. I wchodząc do pokoju nauczycielskiego, już właściwie zostawił tam temat uchodźcy. I mnie było dużo prościej później rozmawiać z nauczycielami i nauczycielkami na temat uchodźców, gdy oni już poznali uchodźcę. I do dzisiaj właściwie wypływa co jakiś czas ten temat, że u nas w szkole tak, pojawił się na moment, ale uchodźca i już nie jest to ten uchodźca z mediów, tylko faktycznie znamy Radwana.
Debata oksfordzka, tak już będę skracała. Debata oksfordzka to jest kolejne doświadczenie. W zeszłym roku zrealizowaliśmy wydarzenie przy okazji rocznicy odzyskania niepodległości. To było wydarzenie jedno, ale długo przygotowywane i jednym z elementów tego wydarzenia była właśnie debata, której temat brzmiał Patriotyzm jest jeden i tam znalazł się wątek uchodźców. W ramach Dnia Patrioty, Patriotki XXI wieku młodzież wykonywała różne zadania o tematyce patriotycznej i pojawił się jedno z zadań, które przygotowałam razem z koleżanką, to była analiza sytuacji. Elzi Adajew, Czeczen z pochodzenia, już długo mieszkający w Polsce i czujący się Polakiem, chyba 3 lata temu poprosił organizatorów Marszu Niepodległości o to, aby mógł wziąć udział w tym marszu. No i zadałam pytanie młodzieży, czy Elzi Adajew, ich zdaniem, może wziąć udział w Marszu Niepodległości Polski, skoro jest Czeczenem, czuje się Polakiem, no i to był ciekawy punkt wyjścia do dyskusji. Elzi Adajew przez część młodzieży jest kojarzony, bo on teraz ma kanał na YouTubie, można odnaleźć. Tydzień z prawami człowieka, kolejne wydarzenie, które pozwala rozmawiać na temat, no właśnie, praw człowieka. Tutaj jest plakat, który powstał, bo młodzież opracowała grę edukacyjną. Jedną z zadań polegało, w związku z tym, że uczę w szkole plasto, ten element plastyczny chciałam, żeby jakoś zaistniał. Młodzież opracowała zadanie oparte o wykonanie plakatu. Gościliśmy w szkole Janinę Ochojską, no to już jest duży kaliber, to jest współpraca z inicjatywą obywatelską Witaj, która zaprosiła Janinę Ochojską do Bielska, zorganizowała koncert Bielszczanie dla Aleppo. Bardzo cenne spotkanie. World Cafe to jest korzystanie z zasobów lokalnych. To nie ja organizowałam to wydarzenie, tylko moja koleżanka i kolega z pracy. Zaprosili na właśnie do stolików eksperckich osoby, które mieszkają w Bielsku Białej. I tutaj jest Hajder Kwazim, Irakijczyk, ale oprócz tego była pani Urszula Worobec, Lwowianka, która dba o to, aby Ukraińcy mieszkający w Bielsku łatwiej mogli zdobyć legalną pracę. W tym roku mieliśmy, a to jest też, to jest spotkanie z Pawłem Śledzińskim i Mamadou Diouf'em. W ramach projektu bezpłatnie przyjechali do naszej szkoły i to wymyśliłam, że będzie forma nagrody dla uczestników i spotkań Klubu Dobrej Rozmowy. Tak postanowiłam ich nagrodzić, więc w ramach lekcji, nie po lekcjach, nie po południu, tylko w czasie lekcyjnym, mieli 2-godzinne spotkanie w formie warsztatów. Myślę, że tak, myślę, że to też dało im takie poczucie, że zależą od jakiegoś elitarnego grona. Wybierz miejsce dogodne dla młodzieży, nie dla siebie, dla młodzieży. Patrząc na podział lekcji, myślę o tym, żeby młodzież było dobrze. Zawsze staram się, żeby jakaś przekąska była. Tutaj jest akurat pizza, bo to jest nocny maraton filmowy, ale w czasie tych cotygodniowych spotkań jakieś paluszki i już jest weselej. Jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, może po prostu sobie siedzieć, nie musi głośno zabierać, zajmować stanowisko. Dla niektórych osób to jest ważne, że nie wyciąga się ich na siłę, nie wymusza rozmowy. Tu mam ćwiczenie, które przygotowałam, ćwiczenie prowadzące do rozmowy na temat wpływu języka na postrzeganie świata. Rozłożyłam kilka kartek w sali i to są wyrażenia, które miałam z przekazów mediowych. I poprosiłam młodzież, żeby rozmawiała ze sobą na temat tego, czy te wyrażenia w jakiś sposób wpływają na nasze postrzeganie tematu uchodźców. I to był początek zajęć, które tak naprawdę były poświęcone wpływowi języka na postrzeganie świata. Ale można też od drugiej strony. To jest kolaż, który przygotowała moja koleżanka. On funkcjonuje na Facebooku, widzę go, przez różne osoby jest udostępniany. To są słowa, które Małgorzata Koniorczyk wzięła z książek z dwudziestolecia międzywojennego i tam pojawiają się, proszę zobaczyć,
same żeńskie formy, nawet szpiegówkę znalazłam. No i to może być świetny punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak się czujemy z formą uchodźczyni. I ostatni slajd. Rozmowa o nienawiści, o hejcie w mediach. To jest projekt realizowany chyba 2 albo 3 lata temu w mojej szkole. Młodzież przygotowała plakaty, na których oni sami siebie sfotografowali, z hasłem się identyfikują. No i to, jak widać, jest też świetne pole do rozmowy na temat tolerancji, na temat porozumienia międzykulturowego. Dziękuję bardzo, Julio, oddaję Ci głos. Dziękuję. Julia, jesteś? Czy ja mam jeszcze mówić? Już jestem. Dobrze. Słychać mnie, prawda? Tak, słychać. Dobra, no to bardzo Ci dziękuję, Jadziu. Tak, to mam wrażenie, że to była jakaś w ogóle masa różnych ciekawych inspiracji i propozycji, w jaki sposób można rozmawiać właśnie z dziećmi, z młodzieżą o sytuacji uchodźców i o w ogóle tematyce migracyjnej w szkole, na zajęciach przedmiotowych, ale też na zajęciach pozaszkolnych, na przykład w formule Klubu Dobrej Rozmowy. Zostało nam niecałe 3 minuty, więc ja już tak kończąc nasze spotkanie dzisiejsze, chciałabym powiedzieć, że na pewno to webinarium było nagrywane i jutro zostanie nagranie umieszczone na naszej stronie www.migracje.co.org.pl, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze sięgnąć po jakieś materiały tutaj polecane, to będzie można jeszcze włączyć sobie nagranie i obejrzeć. I również pod nagraniem umieszczonym na stronie wrzucę też link do tej prezentacji, która jest tutaj wyświetlana, razem z linkami do polecanych przez Anię czy Jadzie materiału, więc tutaj nic na tym czacie nam nie zginie. Jeżeli chodzi o to, gdzie szukać materiałów, to tak podsumowując, no to zdecydowanie zapraszam na stronę www.migracje.co.org.pl. To jest strona Centrum Edukacji Obywatelskiej i na stronie są zarówno scenariusze przedmiotowe, właśnie do polskiego, angielskiego, do biologii, do historii, do WOS-u, do etyki, do plastyki, do geografii, ale też takie scenariusze już gotowe, bezpłatne, scenariusze właśnie spotkań Klubu Dobrej Rozmowy i różne publikacje właśnie zbierające te materiały. I oprócz tego w zakładce materiały znajdują się też takie materiały metodyczne, właśnie jak rozmawiać o uchodźcach, jaka jest rola języka w kształtowaniu. Ja tutaj trochę na czacie Państwu podrzucałam różne linki do tych materiałów, ale gorąco zachęcam do zaglądania i regularnego śledzenia aktualności. Też Ania Sosna, która właśnie była pierwszą prelegentką, zrobiła taki padlet ze wszystkimi materiałami takimi okołomigracyjnymi. Ania, jeżeli jesteś, to wrzuć proszę na czat ten link do padletu. Zapraszam też serdecznie do polubienia naszego Facebooka. Staramy się regularnie wrzucać jakieś posty i jakieś interesujące materiały o tej tematyce, które można poruszyć z młodzieżą. Facebook, gorąco zachęcam. Oprócz tego też zachęcam do dołączenia do newslettera CEO Edukacji Globalnej i Ekologicznej. Raz w miesiącu wysyłamy zbiór właśnie jakichś najnowszych materiałów z edukacji globalnej, z edukacji międzykulturowej, zaproszenia na bezpłatne szkolenia, na bezpłatne kursy internetowe. Mówimy o nowych publikacjach, więc gorąco zachęcam do zapisywania się na newsletter. Można się zapisać przez stronę migracje.co.org.pl. Ponadto tak
krótko jeszcze tylko tak zasygnalizuję, że jest szansa, jest możliwość zamówić bezpłatne pakiety dla kadry pedagogicznej na temat tego, jak rozmawiać o wielokulturowości, o migracjach w pokoju nauczycielskim, w taki sposób, żeby wspierać dziecko migracyjne w szkole, ale też właśnie pracować z całą społecznością szkolną na rzecz właśnie wielokulturowości, też takie szczere właśnie spojrzenie na wyzwania, ale też na szanse, które wiążą się z obecnością dzieci cudzoziemskich i dzieci remigrantów polskich w szkole. Jest ich coraz więcej. I ostatnia rzecz, gorąco zachęcam do wydarzenia 20 grudnia o godzinie 10 w czwartek. Jest wielkie wydarzenie, wirtualny festiwal dla młodzieży na temat tego właśnie, na temat różnych perspektyw patrzenia na tematykę właśnie migracyjną i zmiany klimatu i takie dwa tematy duże jako właśnie wyzwania dla współczesnego świata i będziemy się starali z młodzieżą za pośrednictwem 7 krótkich zadań, które można rozwiązywać od 10 do 15. Młodzież może rozwiązywać, potrzebuje tylko dostępu do internetu, jedną komórkę z dostępem do Facebooka i mogą rozwiązywać zadania krótkie, nawet na 10-minutowej przerwie. To jest zabawa w takiej lekkiej formule, więc gorąco zachęcam. Można się rejestrować na naszej stronie internetowej. I bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Czuję, że już tak pędzę, ale nie chciałabym przedłużać też szanując Państwa czas. I na zakończenie jeszcze raz adres strony, kontakt do mnie jako koordynatorki projektu i takie trzy cytaty znanych osób i może nie wiem, chyba mogłabym zakończyć tym cytatem słowami Adama Mickiewicza właśnie, że nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa. Więc myślę, że tymi słowami możemy zakończyć to spotkanie i bardzo, bardzo Państwu dziękuję za udział i też gorąco zachęcam do śledzenia naszej strony, naszego Facebooka, bo na pewno od letniego semestru będziemy zaczynać z kolejną edycją projektu, więc na pewno to jest taka propozycja dla osób, dla nauczycieli, nauczycielek, pedagogów, bibliotekarzy, którzy nie wzięli jeszcze udziału w projekcie, ale też na pewno takie osoby, które są absolwentami naszych kursów internetowych, na pewno znajdą jakieś nowe propozycje i nowe inspiracje dla siebie, więc gorąco zapraszam do śledzenia i do dobrych rozmów też podczas przerwy świątecznej. Więc bardzo dziękuję i cieszę się, że mieliśmy okazję się tak spotkać w takiej formule. I do zobaczenia w kursach internetowych i na szkoleniach stacjonarnych bezpłatnych.